Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie ze stadionu Heliodoro Rodriguez w Santa Cruz de Tenerife. Blisko 20 tysięcy widzów przybyło dziś na stadion na tej wyspie, by obserwować spotkanie towarzyskie Hiszpania-Polska i prędko składy obu zespołów gospodarzy. Hiszpania numer 1, kapitan zespołu Andoni Zubizarreta, 2 Sergi, 3 Rafael Alcorta, 4 Francisco Abelardo, 5 Jorge Otero, 6 Fernando Hierro, 7 Salvador Chano, 8 Miguel Nadal, 9 Julio Salinas, 10 Francisco Javier Fran i 11 Minambres Felipe, rezerwowi 12 Francisco Camaraza, 13 bramkarz Julen Lopetegui, 14 Aitor Beguristain, 15 Salvador Boro, 16 Jose Guardiola, 17 Juan Castillo Juanele, 18 Jose Maria Baquero i reprezentacja Polski. Numer 1 Andrzej Woźniak, debiut bramkarza ŁKS-u w reprezentacji narodowej. 2 Jacek Grębowski, 3 Tomasz Łapiński, 4 Jacek Bąk, 5 Piotr Jegor, 6 Grzegorz Lewandowski, 7 Jerzy Brzęczek, 8 Marcin Jałocha, 9 Andrzej Jutkowiak, 10 Roman Kozecki, 11 Wojciech Kowalczyk. Rezerwowi 13 Waldemar Jaskulski, 14 Ryszard Staniek, 15 Ryszard Czarwiec, 16 Henryk Bałżyński. Trenerem naszej ekipy jest Henryk Apostel, drugim szkoleniowcem Mieczysław Broniszewski. Hiszpanów prowadzi Javier Clemente, pomaga mu Andoni Goicoechea. I sędziowie spotkania, arbiter główny pan Martin Bodenham, liniowi Mark Warren i Brian Widdington, sędzia techniczny Calvin Morton. Wszyscy panowie pochodzą z Anglii. Andrzej Woźniak, bramkarz ŁKS-u, dostał nieoczekiwaną szansę gry w reprezentacji. Miał pierwotnie siedzieć na ławce rezerwowych, przywdział sweter z numerem 12, ale na rozgrzewce, miejmy nadzieję, że niegroźnej kontuzji doznał Aleksander Kłak. I bramkarz, który ma porachunki z Hiszpanami za przegrany finał Igrzysk Olimpijskich przed 2 laty w Barcelonie, musi dzisiaj odpoczywać. Za chwilę rozpocznie się towarzyskie spotkanie. Hiszpanie podchodzą do tego meczu bardzo poważnie. Dla nich to kolejny sprawdzian przed finałami piłkarskich mistrzostw świata. Chwila ciszy. Widzieli Państwo tego piłkarza Salvador Chano. Dowiedział się tuż przed meczem, że jego bardzo ciężko chory ojciec właśnie zmarł. Mimo wszystko i Chano i Clemente zdecydowali, że piłkarz Tenerife wystąpi w tym spotkaniu. 20 tysięcy widzów na Tenerife domaga się zwycięstwa. Chce, by ich ulubieńcy w drodze do piłkarskich finałów Mistrzostw Świata wygrali z Polską. Javier Clemente powiedział: doceniam Polaków, to twardo grający zespół. Porównał naszych zawodników do ekipy niemieckiej, przeciwników Hiszpanów w finałach Grup Mistrzostw Świata. Oczywiście uczynił to ze sporą kurtuazją, ale zawsze tak miło słyszeć takie słowa na temat polskiej drużyny. Woźniak. Pół minuty, Hiszpania-Polska 0-0. Henryk Apostel, który debiutuje dziś jako selekcjoner pierwszej reprezentacji narodowej, powiedział przed meczem, że nie boi się przeciwników, że w zasadzie podchodzi do tego meczu spokojnie, ale jak wiadomo, Hiszpanie to bardzo groźny rywal, zajmuje się w pełni sezonu, a my musimy walczyć o to, by jak najszybciej zapomnieć ubiegłoroczne niepowodzenia naszej reprezentacji narodowej. Atakują Hiszpanie, Julio Salinas i Jacek Bąk. Salinas, dobrze Bąk. Nadal napastnik Barcelony. I spokojnie Poznaniak. Hiszpania. Fran. Hierro. Chano. I out dla Polaków. Gospodarze pełni sezonu. Polacy, przynajmniej ci zawodnicy, którzy występują w klubach krajowych, jeszcze nie zaczęli rozgrywek ligowych. I wiadomo, że faworytami w tym meczu będą gospodarze, ale atakują Polacy.
Kosecki, Juskowiak, doskonałe wyjście Hiszpanów. Fran. Abelardo. Abelardo, czyli obrońca Sportingu, Chichon. Debiut reprezentacji, Łapiński. Jegor, ach, niepotrzebnie się bawił Jegor. Salinas. Doskonała akcja, Felipe, wysokość pola karnego. Pole karne. I bardzo dobra interwencja Łapińskiego. Jegor. Apostel nie ukrywał, że będzie wymagał od swoich piłkarzy spokojnej, wyważonej, ostrożnej gry. Bardzo chciałby w tym debiucie odnieść jakiś sukces. Kowalczyk. Juskowiak. A także gdzieś w Barcelonie. Andrzej Juskowiak na najlepszej piłce. Dobre wejście w pole karne, ale zbyt egoistycznie zagrał Polak, jest Grębowski. I interwencja obrońców hiszpańskich. Fran. Hierro. To już Sterci. Tak chwalony piłkarz Barcy. Piłkarz Deportivo Alcorta. Za dużo miejsca tu mają Hiszpanie. I nasz libero widzę na Łódź, srebrny medalista z Barcelony, Łapiński. Próbował zagrać do wybiegającego na pozycję Romana Koseckiego, ale za silnie bita piłka i napastnik Atletico Madryt oczywiście nie mógł jej dopaść. Abelardo. Nadal. Nie, to był Alcorta. Dobrze jego. Kowalczyk. Czwarta między spotkania, remisujemy na Estadio Eliodoro Rodriguez 0-0. Alcorta. Łapiński. Jegor. Hiszpanie też nie rzucają się takiego szaleńczego ataku. Porównując naszą drużynę do niemieckiej, oczywiście Clemente nieco przesadził, ale albo to wynika z szacunku, jaki żywią wobec biało-czerwonych, albo taką mają taktykę. Ruszają nadal. Felipe. Doskonałe zagranie, wysokość pola karnego, Hiszpanie. I pierwszy rzut rożny. Dla ekipy 53-letniego selekcjonera Javiera Clemente. Francisco Fran. Pole karne, Woźniak. Jeszcze pomogli mu koledzy. Trzeba wyjaśnić tę sytuację, właśnie tak jak teraz, ale nadal gospodarze. Szano. Pole karne, to jest nadal. I nastraszył nas Fernando Abelardo. 24-letni debiutant ze reprezentacji Hiszpanii, obrońca Sportingu, Chichon. Trzeba przyznać, że Piotr Jegor, jak i Tomasz Łapiński powinni szybciej doskoczyć do biegającego w pole karne obrońcy gospodarzy i zażegnać groźną sytuację. Właśnie. Grębowski. Hiszpania, ale oto nasi, Brzęczek. Brzęczek bardzo dobrze pole karne. Brzęczek tam jest. Jest, był obrońca hiszpański, był Zubizarreta, ale nadal biało-czerwoni przy piłce Grębowski. Grębowski, doskonała sytuacja, strzela. Zubizarreta doskonale ustawiony. A Wojciech Kowalczyk może pokręcić tylko głową. Miał kilka metrów swobody. Proszę jeszcze raz. Napastnik Legii. Jakby przypomniał sobie tamte barcelońskie dni chwały sprzed prawie 2 lat.
Alcorta i Abelardo zaspali, a Legionista z 17 metrów miał sporo czasu, miejsca, żeby mocno uderzyć. Zubizarreta, 85. spotkanie bramkarza Hiszpanów w drużynie narodowej. Henryk Apostel ma Zubizarretą stare porachunki przed 10 laty, kiedy prowadził naszą drużynę młodzieżową w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Jego ekipa przegrała z Hiszpanami wtedy po 2-2 w Polsce, 1-4 na wyjeździe, a Zubizarreta, zwany Zubi, bronił wtedy hiszpańskiej bramki. Ekipę młodzieżówki hiszpańskiej prowadził słynny Luis Suarez. Rzut rożny dla Polaków. Pole karne, tam był bąk. I od bramki Zubizarreta. Naszej drużynie narodowej nie mamy piłkarzy, którzy by występowali przed 10 laty w konfrontacji z młodym Hiszpanami. Być może tylko Marek Leśniak, po którego Apostel obiecuje w przyszłości sięgnąć, będzie jedynym zawodnikiem z tamtego dwumeczu. Zubizarreta. Juskowiak. I Hiszpania. Tero. Krępowski. Łapiński. Trochę precyzji przydałoby się libero Widzewa, bo jak na razie parę niecelnych podań. Fran. Szukał tu ofensywnie grającego debiutanta Sergi z Barcelony, ale przeliczył się. Juskowiak i Alcorta. Znowu Brzęczek. Dobrze. Spokojnie panować, szanować tę piłkę Koseki. Czyli Koseki, jak nazywają Hiszpanie, wysokość pola karnego. Napastnik Atletico Madryt. Na pole karne jest Juskowiak. Dobra, obiecująca akcja Polaków. Składna, przede wszystkim szybka. Taka jak w podręcznikach piłkarskich. Prawy obrońca do pomocnika, pomocnik ze środka do prawoskrzydłowego, a ten do wchodzącego w pole karne Juskowiaka. Henryk Apostel nie ukrywał, że odbył męską rozmowę z Andrzejem Juskowiakiem. Powiedział mu: Juziu, bo tak nazywa się napastnika Sportingu Lizbona, musisz wziąć się z garść, musisz spowodować, żeby wystawiali cię w każdym meczu ligowym w Portugalii. Nie możesz grać za zasługi. Dobrze jego. I out dla Hiszpanów. Gospodarze spokojnie, wolno, ale są bardzo niebezpieczni. O tym nasi obrońcy muszą pamiętać. Fran, Otero. Teraz będzie pole karne. Otero polu karnym i Łapiński. Dobrze, spokojnie. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby Kowalczyk z 11 dostał tę piłkę, ale nie wymagajmy za wiele. Łapiński był naciskany przez napastników Hiszpanii. Nadal Hiszpanie. Pole karne. Tu jest Sergi. Sergi dobrze wracający za swoim, jak to mówią piłkarze, obrońcą Kosecki. To już Fran. Bardzo dobra akcja. Fran na pole karne i... Spokojnie. Jeszcze Hiszpanie. Ach. Tam zaspali nasi obrońcy. Niepilnowany Felipe. Felipe, kiedy dochodzi do piłki, gospodarze na trybunach klaszczą, bo to ich piłkarz. Felipe przed pole karne, jest nadal. Bardzo dobrze. Juskowiak tym razem wspomógł swoich kolegów. Abelardo. Alcorta. Teraz powinien być Woźniak. Nie, Woźniak, spokojnie czekasz, piłka uderzy w reklamy telewizji hiszpańskiej, sponsora ekipy narodowej, którą prowadzi Javier Clemente i łodzianin. Po raz kolejny wyprowadza piłkę. Na Wyspach Kanaryjskich bardzo ciepło, choć wilgotno, 16 stopni. Piłkarze narzekali, że przez pierwsze 2 dni na treningach ich nieco zatykało. Parne, gorące powietrze przeszkadzało nieco. Chociaż każdym dniem, a są tu od niedzieli, było już lepiej. Wczoraj podczas długiego, 1,5-godzinnego treningu nasi nie przypominali ekipy, która boi się warunków atmosferycznych. Nasza ławka rezerwowa. Masażysta Piotr Ruśniak, za nim dr Andrzej Libich, dyrektor drużyny Kazimierz Oleszek. I nasi. Dobrze. Znowu Kosecki. Kosecki pole karne. Abelardo Kosecki. Zubizarreta. Kosecki cieszy się wielkim poważaniem wśród piłkarzy
kadry Hiszpanii wczoraj podczas treningu podchodzili do niego, ściskali prawicę. Oj, błąd! Bąka, ale nie wykorzystał niezłej sytuacji Miguel Nadal, 27-letni piłkarz Barcelony. Nie przewidział po prostu, że piłka odbije się od kolana obrońcy poznańskiego Lecha. Jednak gdyby Kosecki dziś strzelił w ramkę, no dopiero nabraliby szacunku wobec niego nie tylko jego koledzy z Atletico Madryt, ale z całej kadry Hiszpanii. Grębowski. Henryk Apostel mężnie odpierał zarzuty, że powołał piłkarza Górnika Zabrze. Podkreślał jego ruchliwość, zdecydowanie, dynamikę. Także dobrze na ciężkim boisku w Santa Cruz. Drobny Grębowski będzie spisywał się bardzo dobrze. Kosecki znowu pod swoim polem karnym. Dobrze. Ach, tym razem stracił piłkę. Nasz zawodnik to był Lewandowski. Kolejny Hiszpan, oczywiście w cudzysłowie, czyli piłkarz grający w lidze hiszpańskiej, reprezentujący nasze barwy. Hiszpania nadal. Otero. Och, szybki jest ten napas. Zawodnik Celty Vigo i kolejny rzut rożny dla gospodarzy. Nie bawi się w żadne skomplikowane akcje. On nie jest artystą. Po prostu stara się obiec naszego piłkarza i dośrodkować na pole karne. Francisco Fran, Deportivo La Coruña, lidera tabeli hiszpańskiej. Ekstraklasy na pole karne. Oj, znowu nie najlepsza interwencja naszych obrońców. Oto Sergi. Sergi i Felipe. Felipe na pole karne. Dobrze, Łapiński. I teraz trochę spokoju, trochę uspokojenia, ale niestety trudno powstrzymać i uspokoić Hiszpanów. Zubizarreta. Valcort. Hierro. Hierro. Pomocnik Realu Madryt, wydawało się podstawowy piłkarz reprezentacji, niczym szczególnym ostatnio nie zachwyca, ale Clemente stawia na niego. Chciałby, żeby ten prowadził mu grę. Polacy. Juszkowiak. Juszkowiak tam ucieka. Kowalczyk, Kowalczyk. Jest Sergi Kowalczyk. Obok Brzęczek. Jeszcze nasi. Kowalczyk, Brzęczek. I interwencja obrońców hiszpańskich. Dobrze, srebrny medalista z Barcelony, czyli Brzęczek. Kosecki. Na prawo do wychodzącego Grębowskiego i zarobiliśmy rzut z autu na wysokości pola karnego. Grębowski i Sergi. Zaprasza kolegów do wejścia w pole karne. Tam jest tylko Juszkowiak, jest Kowalczyk. To według Grębowskiego za mało, ale oto Kosecki. I przyzwoity strzał. Oczywiście Zubizarreta nie mógł tego nie złapać, ale nasi wiedzą, że wielki Zubi ma 32 lata i era świetności jakby za nim, choć Javier Clemente uparcie stawia na golkipera z Barcelony. Nawet wtedy, kiedy Johan Cruyff, to prawda sporadycznie, ale daje odpocząć wysokiemu bramkarzowi, który pochodzi z kraju Basków. Pole karne, Hiszpanie, Woźniak! A to Sergi, wychowanek Barcelony, bardzo chwalony przez dziennikarzy hiszpańskich, którzy zwracają uwagę, że w wielkim klubie z Katalonii nie tylko kupuje się gwiazdy, ale potrafi się pracować z młodzieżą. Sergi próbował zastąpić go, ale on sytuację pod bramką hiszpańską w samotnej szarży. Wojciech Kowalczyk, który od samego początku jest bardzo aktywny, stara się tu rozerwać obronę Hiszpanii. Jeszcze raz powtarzam, jakby chciał przypomnieć z Andrzejem Wyskowiakiem wspaniałe czasy z lipca i sierpnia 1992 roku. Rzut rożny dla Polaków. Grębowski przy Zubizarrecie. Na środku pola karnego Juszkowiak, Kowalczyk. Tam jest Jałocha, Lewandowski, jest Bąk. I obrońca Lecha nie sięgnął tej piłki. Ale mamy aut. Po kwadransie można powiedzieć, że biało-czerwoni próbują grać mądrze. Nie szafują siłami, nie wdają się w taką futbolową wymianę ciosów z gospodarzami, bo wiedzą, że skończyłoby się to dla nich źle. A kontry mają całkiem przyzwoite. Hiszpania. I powracający
Grębowski fauluje jednego z piłkarzy Hiszpanii, to Felipe, oczywiście gwizdy na stadionie Heliodoro Rodriguez. Kibice współczują swojemu zawodnikowi, ale oto atak pod naszą bramką. Salinas Otero, jest Hierro na pole karne i Woźniak. Bardzo dobrze, a Felipe już szatował tam na dokładnie podaną piłkę z głębi pola. I jeszcze raz ta sama sytuacja. Jegor przepuścił piłkę, nie sięgnął jej Łapiński i gdyby nie refleks i zdecydowanie Woźniaka, który swoją drogą jakby przeczuwał, że i napastnik Hiszpanii nie sięgnie tej piłki, pewnie złapał ją. Gospodarze, Alcorta. Na prawą stronę tu jest Łapiński. Rzut z autu dla gospodarzy. Otero. Czeka, aż podbiegną jego koledzy, ale prezentował piłkę Grębowskiemu. Grębowski, znowu niecelne podanie, Juszkowiak. Tym razem dobrze Alcorta wyprzedził Kowalczyka. Juszkowiak. Jegor. Jegor ma być jednym z wykonawców rzutów wolnych. Potrafi ten piłkarz strzelić bardzo mocno z daleka, przekonuje o tym wszystkich w lidze. Może nadejdzie jego czas w reprezentacji i jego pseudonim Kuman z Zabrza nie będzie wzbudzał ironicznych uśmiechów. Polacy. Jegor. Jałocha. Kosecki. Znowu z głębi pola wyprowadza swój atak napastnik Atletico Madryt. Tym razem mu się nie udało. Stalina. Salinas i Jacek Bąk, który odpowiada za to, by Salinas nie zrobił nam krzywdy, ale doskonałe podanie Salinasa. Pole karne 1-0. 1-0 dla Hiszpanii w towarzyskim spotkaniu z Polską. Sergi, debiutant w drużynie narodowej Hiszpanów. Wychowanek Barcelony. 19 minuta spotkania. Salinas do swego kolegi klubowego i Katalończyk pokonuje Woźniaka. Być może Woźniak spodziewał się podania w głąb pola karnego, gdzie tam już nadbiegał Hierro, gdzie był Felipe, ale Sergi podjął dobrą decyzję, dobrą dla Hiszpanów. 1-0, ale Polacy nie rezygnują, atakują. Na prawej skrzydle Kosecki niestety nie sięgnął tej piłki. Julio Salinas, człowiek, który siedzi na ławce rezerwowych Johana Cruyffa w Barcelonie. Mówi się, że wielki Holender nie docenia napastnika reprezentacji Hiszpanii. Tymczasem Salinas robi w reprezentacji to, co do niego należy. Strzela bramki, doskonale podaje swoim kolegom. To 40 mecz Salinasa. Jego do tej pory uzyskał 15 goli. Tym razem znakomicie podał do Sergi. Po 20 minutach 0-1. Nasi nie rezygnują. Kowalczyk, pole karne i tu Wizareta. Jałocha próbował ubiec tam. Ubiec bramkarza gospodarzy, ale daremne wysiłki. Otero. Otero obok niego. Hierro. 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 Otero. Spokojnie, Hiszpanie. Gdyby tak nasi potrafili przetrzymać piłkę w środku pola, ale nie narzekajmy, oto Hiszpanie. Felipe, pole karne, Fran. I w ostatniej chwili nasi wyjaśnili sytuację. Bąk. Juszkowiak. Faulowany napastnik Sportingu Lizbona. Przydałoby się trochę spokoju, trochę zimnej krwi w środku pola. Niestety Hiszpanie na razie robią to, co chcą na boisku, to znaczy spokojnie konstruują swoje ataki i od czasu do czasu niepokoją
Woźniak, a najważniejsze dla nich, że w 19 minucie Sergi wszedł nie do obrony. Gospodarze, Salina. Nadal. Za dużo swobody. Karny. Właśnie tu mogą ze spokojnie rozgrywać gospodarze, podawać, oddawać piłkę, przekazywać partnerom. A tymczasem nasi obrońcy stoją gdzieś w polu karnym i czekają, co z tego wyniknie. Takie czekanie może zakończyć się źle. Tak jak przynajmniej było w 19 minucie. Abelardo. Alcorta. I znowu atakują Hiszpanię. Salinas. Nadal. To jest Hierro. Sergi. Sergi dobrze na lewo do Salina. I brzydki faul Jacka Bąka. Pan Godynem nie sięgnął po kartonik. Uznał, że pierwsze ostre, powiedziałby nawet brutalne wejście Polaka, no można mu podarować i potraktować łagodnie. Salinas w polu karnym. A Fran bije rzut wolny. Z pięciu Hiszpanów na naszej 16 na pole karne. I skończyło się na strachu. Od bramki Andrzej Woźniak. Tym razem Bąk odczuł wejście Abelardo lub nawet Salinasa, który niedwuznacznie pokazywał, że zemści się za wcześniejszy faul 20-letniego obrońcy Lecha Poznań. Salinas na pas z dużym doświadczeniem. Wie, jak w tłoku się przepchnąć, wie, jak faulować, tak by sędzia tego nie zauważył, a potrafi napastnik Barcelony wymierzać ostre kustańce. O tym przekonał się ten piłkarz, który ma pilnować Gwiazdora Barcy i Jacek Bąk. 23 minuta spotkania na Estadio Eliodoro Rodriguez Santa Cruz de Tenerife. 1-0 dla gospodarzy. Przypominam, bramka Sergi w 19 minucie. Hiszpanie nadal lepsi, nadal mający inicjatywę, nadal prowadzą porządkowaną grę. Może teraz Lewandowski. Młotik Lewandowski jest przy piłce. Dobrze, na prawo do Grębowskiego. Grębowski otrzymał piłkę od Jałochy. Teraz jest Kosecki. Kosecki i strata. Tylko wrzut z autu. Henryk Apostol przed meczem mówił, że Hiszpanie to są przecież normalni ludzie, grają w piłkę, tak jakby takie były słowa selekcjonera do piłkarzy podczas odprawy. Wiem, że jesteście lepsi, że są lepsi technicznie, że grają błyskotliwie i może więcej potrafią, ale walką, ambicją, determinacją potraficie zniwelować te braki. Tego wymaga od swoich piłkarzy Apostol, tego też oczekujemy. Wszyscy wiemy, że to bardzo trudny rywal, ale dobry mecz na Estadio Eliodoro Rodriguez bardzo mi się przydał. Bardzo mi się przydał dobry wynik po to, żeby wreszcie uwierzyć w naszą narodową reprezentację, po to, żeby zapomnieć o tym, co było złego. Alcorta. Abelardo. I Hiszpania. Salina. Tym razem rzut z autu dla gospodarzy. Otero. To był Felipe Fran. Na prawo do Otero. Otero. Ach. Bardzo niebezpieczny jest ten pomocnik Hiszpanów. Gra prostą. Piłka polega to na szybkim biegu na skrzydle i dobrym dośrodkowaniu. Jak na razie Piotr Jegor ma z nim masę kłopotów. Nie potrafi ubiec pomocnika Celtiego. Nie potrafi mu zabrać tej piłki. Gospodarze. Pole karne. Spokojnie tym razem Łapiński. Ale znowu Hiszpanie. Sergi.
podziwiam tego piłkarza, jest tam, gdzie powinien. Pomaga swoich kolegów, doskonale broni. I Felipe, piłkarz Tenerife, klubu miejscowego, stracił piłkę i Jacek Rębowski dał. Abelardo, przepraszam, Clemente, uparcie twierdził, że ani Felipe, ani Chano nie grają tu w tym meczu z Polską, tylko dlatego, że znają dobrze to boisko, że występują tu na co dzień. Clemente ciągle eksperymentuje, szuka optymalnego rozwiązania. Podobno ma już 20 ludzi na finały piłkarskich Mistrzostw Świata w Ameryce. Potrzebuje jeszcze tylko dwóch. Być może Felipe i Chano mają taką szansę i być może z niej wykorzystają. Polacy. Juskowiak. Tam jest Kowalczyk. Doskonałe wypuszczenie. Legionisty, ale obrońcy Hiszpanii grają bardzo uważnie. Alcorta. To już Chano. Znowu Alcorta. Obok Hierro. Koledzy z Realu Madryt ze sobą. Tym razem w środku pola to był Fran. I znowu obronie. Alcorta. No, to się przestaje podobać kibicom zgromadzonym na stadionie Tenerife. Oni chcą zwycięstwa, chcą wielu bramek. Są zadowoleni z prowadzenia, rzecz jasna, ale są niecierpliwi i nadal namawiają swych do ataku. Nie, nie ma rzutu karnego. Felipe ładnie to zrobił. Poderwała się część trybun w takim proteście. Ale sędzia Martin Bodenem nie daje się nabrać na te sztyczki. Hierro. 21 mecz w reprezentacji narodowej, u niego Kosecki. I jeszcze raz pomocnik Realu Madryt. Nadal. Chano. To jest miejscowy piłkarz Chano do Otero. Obok Fran. Deportivo La Coruna. Fran bardzo wstydnie to zrobił. I świetnie Grzegorz Lewandowski. Kontra. Kontra. Niestety skończyło się to na uważnie, pewnie, po prostu dobrze grających Hiszpanach. Sergi. Kosecki próbuje pilnować obrońcy Barcelony, po to by ten tu nie szalał po lewej stronie, nie stwarzał takiego zagrożenia pod bramką Woźniaka. Ostre wejście naszego piłkarza. Jałocha jednak, nie przepraszam, to był Grębocki. Faulował Frana. 30 minuta spotkania, nadal Tenerife 1-0 dla Hiszpanii. Z pewnością nasi nie boją się swych przeciwników, doceniają ich klasę, doceniają ich przede wszystkim znakomite umiejętności techniczne, ale przydało mi się nieco odwagi, zwłaszcza w akcjach ofensywnych. Nasi uważają na niebezpieczne kontry, niebezpieczne ataki Hiszpanów, stąd obawa przed zupełnym odkryciem się. Nadal Hiszpania. Nadal. Otero. 30 minuta, 1-0 dla gości, dla gospodarzy. Och, chciałbym, żeby to goście prowadzili. Bąk. Bąk za wolno, za spokojnie. Jałocha i... Spokojnie Chano. Otero. Obok niego nadal. Otero i Łapiński. Ale Brzęczek. Brzęczek. Grębocki. Dobrze zagrali Górnicy Zabrze. Grębocki na prawo do wchodzącego Kowalczyka. Ale skończyło się na Uwizarecie. Znowu Brzęczek. Trochę spokoju, trochę refleksji w środku pola, powiedziałbym, ze strony Polaków, a mecz może zacząłby się układać inaczej. Abelardo. Znowu do Salinasa. Tym razem Łapiński próbuje powstrzymać Salinasa, ale niestety nie udało się. W ataku Hiszpanie, wysokość pola karnego. A świetnie, bąk.
Bardzo dobrze. Jakby chciał odkupić winy za to, że Salinas tak go ograł przy pierwszej bramce w 19 minucie spotkania. Polacy. Brzęczek. Grębocki. Teraz pokaże się Kosecki na prawej stronie i pokazał się, ale Sergi darzy sporym szacunkiem naszego napastnika, kapitana drużyny. Woli nie dopuścić do sytuacji, by Kosecki wpadł z piłką w pole karne. Nadal 1-0 dla gospodarzy. Jacek Grębocki z autu. Clemente nie lubi, jak jego piłkarze siedzą na ławce, więc biegają o to Kosecki. I z daleka. Mocno, niecelnie. Grzegorz Lewandowski. Pomocnik Logroniec. Wczoraj po południu Apostel zamknął się z Koseckim w pokoju. Długie minuty deliberowali nad tym, jak grają Hiszpanie. Z tego się można po nich spodziewać. Kosecki, który gra już od 3 lat w Hiszpanii, dobrze zna tutejszych piłkarzy. Często widział reprezentację narodową tego kraju i miał przekazać wiele ciekawych informacji naszemu selekcjonerowi. Zna także, to boi Grzegorz Lewandowski, który od kilku miesięcy występuje w Logroniec. Jeszcze nie miał okazji wystąpić na Estadio Eliodoro Rodriguez. Moment przewagi Polaków. Nawet można powiedzieć, że przejęliśmy inicjatywę, ale czy skończy się to tylko autem? Nie. Sędzia pokazuje, że Hiszpanie rozpoczynają grę od swojej bramki. Zubizarreta. Są tacy, którzy uważają, że to najbardziej przereklamowany bramkarz świata. Ale jeśli tak przereklamowany, to niech puści dziś przynajmniej jedną, dwie bramki, a wynik niech będzie korzystny, ale pomarzyć dobra rzecz. Atakują Hiszpanię. Fran. Tym razem niecelnie. Kowalczyk i Abelarda. Abelarda pod pole karne. Przejęli piłkę Polacy. Jegor. Juskowiak. Brzęczek. Pomocnik Górnika Zabrze. Dobrze. Poczekał na pole karne. Tam jest Juskowiak, ale wobec asysty z 3 obrońców gospodarzy niewiele mógł działać. Spokojnie bok. To już Grębocki. Bardzo spokojna, powiedziałbym, senna atmosfera meczu. Kibice na trybunach, jeśli się nie nudzą, to z pewnością zachęcają do żwawszych poczynaniowe zespoły. Ale jak na razie ich pupile prowadzą. Znakomite podanie do Salinasa. Salinas w polu karnym, obok niego bąk. Salinas, tu jest Franz Jedenasko. Salinas! Jeszcze napastnik Barcelony i brawo Łapiński. Na chwilę. Otero. Otero, charakterystycznie dla ciebie akcja, pole karne. Znowu stoper Widzewa. Szano. Czy któryś z pomocników nie wie, że trzeba podejść i pomóc obrońcom, by zabrać tą piłkę, ale jak na razie Kosecki. Kosecki, Abelardo uprzedził Juskowiaka. Nadal. Znowu Hiszpania. Hierro. Świetnie. Do Sergi, pole karne. I tam Salinas. Na szczęście dla nas nie dostał tej piłki. Proszę zwrócić uwagę, że Sergi, nominalny obrońca, hasa tu po lewej stronie, dubluje skrzydłowego, jak trzeba, bardzo dobrze współpracuje w środku pola z Salinasem. A kto jak to, ale Sergi chyba nie będzie jednym z tych dwóch piłkarzy, których Clemente ma zabrać poza wybraną już przez niego 20 do Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że będzie jednym z pewniaków narodowej drużyny Hiszpanii. Wspominałem o tym, że dzisiejsze spotkanie to także czas rewanżu, czy też zemsty za przegrany finał olimpijski. Przecież gra tu kilku zawodników, którzy występowali
wtedy w Barcelonie ze naszej strony to przede wszystkim Tomasz Łapiński, Jerzy Brzęczek, Marcin Jałocha, Andrzej Juskowiak, Wojciech Kowalczyk, a trzeba przyznać, że w szerokiej kadrze przed Barceloną także Grzegorz Lewandowski. Wśród Hiszpanów tylko Abelardo wystąpił w tym meczu, zdobył zresztą pierwszego gola dla swojej ekipy. Atakują Hiszpanie z daleka, Fran i obok słupka. Fran, piłkarz z Deportivo La Coruña, niczym specjalnym się nie wyróżnił w spotkaniu ligowym w sobotę, kiedy to Deportivo grało na Santiago Bernabeu. 2-0 przegrało. Kiedy patrzyłem na Kardrowicza Clemente, to nawet pomyślałem sobie przed czterema dniami, że może to i dobrze, że on wystąpi w tym meczu, bo odpisywał się nad wyraz przeciętnie. Zresztą dziennikarze ocenili jego wyczyn na 0. Drużyna narodowa to jednak inna rzecz i byłoby 2-0 dla drużyny hiszpańskiej, jednak nasz obrońca wybił piłkę z linii bramkowej. Nadal Polacy, nie na chwilę, tylko to był Juskowiak, a Hiszpanie wracają pod nasze pole karne. Do znudzenia powtarzają te swoje zagrania, a nasi niestety nie potrafią. Może teraz Juskowiak. Dobrze, mocne podaje do Kowalczyka. Kowalczyk coraz bliżej pola karnego. Akcjak z Barcelony. Pole karne Kowalczyk. Kosecki gol! 1-1. Wspaniała szarża Wojciecha Kowalczyka. Znakomicie. Jak wtedy, jak w stolicy Katalonii. Ruszył lewą stroną i podał do kapitana Koseckiego. 24 minuta spotkania. Hiszpania-Polska 1-0. 1-1. Przepraszam, nie, to już było. Znakomita akcja naszego zawodnika. Znalazł się jak trzeba Kosecki i Zubizarreta nie miał nic do powiedzenia. Trzeba przyznać, że legionista potrafi grać na hiszpańskich stadionach. I to, że odmówił m.in. Betisowi, Sevilla i innym klubom hiszpańskim gry tu w pierwszej lidze, no można się temu dziwić. 38 minuta spotkania. Roman Kosecki na 1-1. Piękna, płatna akcja Polaków i doprawdy Hiszpanie dostali wielkiego psztyczka w nos. Ale to jest... Jeszcze nie skończyła się pierwsza połowa. Przypominam, że gramy z bardzo wymagającym rywalem, który prowadził, który stworzył więcej sytuacji bramkowych i potrafi podyktować swoje warunki gry. Atakują nasi znowu. Znowu Kowalczyk. Kowalczyk w swoim charakterystycznym radzie Kowalczyka, obok niego Juskowiak. Kowalczyk, to jest Grębowski z prawej strony, do obrońcy Górnika Zabrze nie zdąży. Nie zdążył 29-letni obrońca Zabrza. Ale nie wszystko może wychodzić. Na murawie Felipe, piłkarz z miejscowego zespołu Tenerife, 28-letni zawodnik, który w starciu być może z Grzegorzem Lewandowskim ucierpiał. No nie być może. Polak oczywiście chciałby mieć piłkę, ale Felipe na ziemi. Trzeba przyznać, że jak na towarzyskie spotkanie przystało. Nie brakuje tu, nie ma tu jakichś złośliwych fauli, ostrej gry. Poza tym brzydkim wejściem Salinasa, który postanowił zemścić się za faul Jacka Bąka przed kilkudziesięciu sekund. Proszę, to bardzo serce rośnie, kiedy się patrzy, że drużyna narodowa Polski remisuje z ekipą finalistów Mistrzostw Świata 1-1. Akcja sprzed kilku minut, z której doprawdy to Jacek Bąk wybijał piłkę z linii bramkowej. Ruch dla Hiszpanów. Zgoda. Gospodarze przeważają, stwarzają więcej sytuacji bramkowych. Są lepsi technicznie, ale wynik jest remisowy. I najważniejsze, że nasi podjęli walkę, że w 37 minucie spotkania Kosecki wykorzystał wspaniałą szarżę Kowalczyka. Bąk i Salinas. Salinas potrafi uśpić swego opiekuna, czy to będzie Bąk, czy to będzie jego rywal z ligi hiszpańskiej. Nie na pozór niezdarny, ale potrafi być groźny w polu karnym. Wyszedł Woźniak lekkomyślnie i kolejny raz jego koledzy wybili piłkę z linii bramkowej. Może teraz okazja do dobrej akcji. Kapitan Kosecki. Teraz Kosecki, to był wcześniej Lewandowski. Brzęczek, przepraszam. I zdenerwowany Rafael Alcorta, środkowy obrońca Realu, powstrzymuje naszego kapitana.
zapowiadało się, że Kosecki ruszy. Zosił tam pod pole karne, gdzie czekali już na jego sprytne podanie Juskowiak i Kowalczyk, ale skończyło się tylko na rzucie wolnym. Dobry to. 3 minuty do końca pierwszej połowy. Grębowski. Pole karne i nikt tam nie dobiegł do tej piłki. Z daleka. Brawo, Subizaresta. Próbował strzelać Piotr Jegor. Obrońca Górnika Zabrze, kiedy ma chwilę miejsca i czasu, umie z kilkudziesięciu metrów zaskoczyć obrońcę rywali. Grębowski. Dobrze Polacy. Juskowiak. Spokojnie. Tak. Do środka, ale tam. Alcorta, Belardo, środkowi obrońcy Hiszpanii rzadko się mylą. Nie dają się nabrać na kombinowane akcje Polaków, na to, by Juskowiak z Kowalczykiem wymieniali piłkę na przestrzeni kilku metrów. Można ich rozerwać taką dynamiczną, szybką akcją, jak to zrobił Wojciech Kowalczyk w 37 minucie. Ale dość wspomnij, bo to Czano pod pole karne, tu jest Woźniak. Przed naszą obronę jeszcze Hiszpanie, Hierro i Woźniak. Tak. Spokojnie, panie Andrzeju. Nie spodziewał się golkiper ŁKS Łódź tak nieoczekiwanego debiutu, ale najgorsze poza nic. Najgorsze, bo stracił bramkę, więc niech więcej nie puszcza. Nie mamy pretensji za tego gola, bo miał niewiele do powodzenia. To Juskowiak, Juskowiak! Nie, tym razem bardzo dobrze Otero. Do Czano. Piłkarz miejscowych do Frana. Dobrze Jegor. Jeszcze 2 minuty. 2 minuty i zakończy się pierwsza połowa spotkania Hiszpania-Polska. Czano. Nadal. Pod pole karne to jest Salinas. Salinas i Fran. Abelardo. 24-letni obrońca Sportingu Gijón. Na prawo. Do Salinasa. Na szczęście napastnik Barcelony tym razem nie popisał się. No ale to nie można wyciągać z tego żadnych wniosków. Salinas, kiedy trzeba, umie zaatakować. Co najważniejsze, strzelić bramkę. Ciekawe, ale Clemente mówi, że Salinas ma braki kondycyjne, nie wytrzymuje całych spotkań. Gra jakieś 60-70 minut, później go Clemente ściąga na ławkę rezerwowych, twierdząc, że przez Cruyffa, przez to, że ten go nie widzi w pierwszej 11 Barcelony, nie widzi go przynajmniej w każdym meczu, Salinas ma braki kondycyjne. Piotr Jegor. Spokojnie do Lewandowskiego. Lewandowski, Łapiński i nadal Hiszpanie. Dobrze na lewe skrzydło. Tam jest Marcin Jałocha. Jałocha tu w środku, Kowalczyk, jest Juskowiak. Kowalczyk, pole karne, co nas widzi Kowalczyk? Niepotrzebny. Powinien podać do partnera, ale łatwo powiedzieć, bo Hiszpanie grają dobrze w obronie. Kontra Hiszpanów, to jest Sergi. Ach, świetnie, świetnie. Wracający Lewandowski do środka. Spokojnie. 45 minuta gry, do przerwy 1-1. Dobrze byłoby wejść do szatni z takim wynikiem. Łapiński. Znowu Juskowiak. Juskowiak i rzut rożny. Bardzo dobrze, jak najdalej od naszej bramki. Sędzia za kilkadziesiąt sekund rożny podchodzi Jerzy Brzęczek. Obok niego Grębowski. Na odprawie przedmeczowej tak właśnie mieli na się wykonywać rzuty rożne. Brzęczek krótko do Grębowskiego, tym razem jednak Górnicy nie popisali się. Grębowski czeka na pierwszą, koniec połowy. I Kosecki. Kosecki, rzut z autu. 1-1 po ambitnej postawie Polaków. Nie ukrywajmy, Hiszpanie mieli więcej dobrych sytuacji. 2 razy nasi wybijali piłkę z linii bramkowej. Objęli prowadzenie Hiszpanie, dominowali w środku pola, ale wreszcie nasi potrafili wykorzystać dobrą, nadarzającą się okazję i w 37 minucie Roman Kosecki strzelił wyrównującego gola. Prowadzenie dla Hiszpanów. 19 minuta, Sergi. To wszystko po pierwszych 3 kwadransach ze stadionu Eliodoro Rodriguez, Santa Cruz de Tenerife. Oddaję głos do studia w Warszawie. Dobry wieczór Państwu, witam ponownie ze stadionu Eliodoro Rodriguez, Santa Cruz de Tenerife.
17 stopni Celsjusza na Wyspach Kanaryjskich, ciepło, nieco wietrznie. Nasi piłkarze do przerwy remisują z narodową jedenastką Hiszpanii 1-1. Przypominam, że pierwszy gol dla Hiszpanów to znakomita akcja Julio Salinasa, podanie do swojego kolegi klubowego z Barcelony Sergi i mocny, celny strzał. Andrzej Woźniak, nasz debiutant, nie miał wiele do powiedzenia. Rewanż po 18 minutach. Indywidualna, błyskawiczna szarża Wojciecha Kowalczyka i dokładne podanie do Romana Koseckiego. Kapitan narodowej drużyny biało-czerwonych strzelił celnie 1-1 po pierwszej połowie. Trzeba powiedzieć, że mecz w zasadzie przebiega tak, jak spodziewał się tego debiutujący dziś także w roli selekcjonera Henryk Apostel. Hiszpanie grają pewniej, składniej. Oni rozgrywają kolejny mecz, czy to już ligowy, czy pucharowy, są po prostu w trakcie sezonu. Polacy, w większości piłkarze klubów krajowych, do niedawna biegali po kopnym śniegu w górach, bądź ćwiczyli w salach sportowych, stąd też obawy selekcjonera przed tym spotkaniem. Powiedział też, że można to zniwelować, przewagę techniczną Hiszpanów, ich polot, ich błyskotliwość, siłą, walką, ambicją. No i trzeba przyznać, że w pierwszej połowie nasi starają się tak właśnie grać. Nie oszukujmy się jednak, Hiszpanie momentami grają lepiej, mają przewagę w środku pola. Nasi stanowczo zbyt łatwo wywijają piłkę jak najdalej od swego pola karnego, a tam nasi pomocnicy nie potrafią jej przetrzymać. Andoni Goikoetxea na naszych ekranach. Kiedyś tego pana nazywano rzeźnikiem z Bilbao. Tak jest. To właśnie ten piłkarz, obecnie asystent Javiera Clemente, sławił się, iż brutalnie potraktował w ciągu kilkunastu miesięcy Diego Maradona i Berta Schustera. Obecnie asystent Javiera Clemente to dżentelmen o nienagannych manierach, bardzo pracowity. Na wczorajszym 2,5-godzinnym treningu Hiszpanów Goikoetxea starał się rozruszać swoich młodszych kolegów, stawiał piłki, stawiał paliki, starał się, by rozbawić grupę kadrowiczów Hiszpanii. Kiwał palcem ze zaprobatą, kiedy Julio Salinas leniuchował podczas spotkania, podczas treningu. No i widać było, że doskonale czuje się w roli asystenta 53-letniego Javiera Clemente. 1-1 po pierwszej połowie. W naszej bramce Andrzej Woźniak, jak mówiłem Państwu, na rozgrzewce, miejmy nadzieję, niegroźnej kontuzji doznał Aleksander Kłak. I w związku z tym golkiper ŁKS-u dostał szansę debiutu w pierwszej reprezentacji narodowej. Jak na razie spisuje się bardzo przyzwoicie. Doprawdy przy akcji Sergi w 19 minucie nie miał wiele do powiedzenia. Nasza drużyna narodowa rozpoczęła spotkanie i kontynuuje, z tego co widzę, bez zmian w następującym składzie. Numer 12 w bramce Woźniak, 2 Grębocki, 3 Łapiński, 4 Bąk, 5 Jegor, 6 Lewandowski, 7 Brzęczek, 8 Jałocha, 9 Juskowiak, 10 Kosecki, kapitan drużyny 11 Kowalczyk. A w ekipie Hiszpanii mamy dwie zmiany. Na boisko wyszli Camaraza i Begurisztajn. A także Juanele. Trzy zmiany w ekipie hiszpańskiej. Nie widzę na boisku. Zaczęła się druga połowa spotkania. Hiszpania, Polska, 1-1. Hiszpania. Chano i teraz Kamara. Juanele. Nie, to Fran, obok niego Brzęczek. Na pole karne. Na szczęście dla nas poślizgnął się Chano. Trybuny Tenerife śpiewają Chano, Chano. Chcą dodać mu otuchy. Niestety w dniu meczu, czy też przed samym spotkaniem, zmarł mu ojciec. Dzielny piłkarz Tenerife jednak postanowił zagrać. Trzeba przyznać, że bardzo sobie aktywnie poczynał w pierwszych 45 minutach. Brzęczek.
i Hiszpania. Alcorta, Abelardo. Szkowiak. Dobrze, Kowalczyk, znowu Kowalczyk. Czyżby taka szarża jak w pierwszej połowie? Kowalczyk. Zaraz idzie pola karnego na prawo do Grębowskiego. Grębowski, no nie pośpieszył się i Alcorta spokojnie wybija piłkę. Nasi powinni brać przykład z Hiszpanów, jeśli chodzi o wybijanie piłki, przekazywanie ją z obrony do pomocy, bo robią to bardzo, ale to bardzo nerwowo. Na boisku mamy też kolejnego piłkarza z Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. To oczywiście José Guardiola. To już czwarty rezerwowy, a opuścili boisko w ekipie gospodarzy Hierro, nadal Julio Salinas i Fran. Hiszpanie. To był Juanele. Lewandowski jest święcie oburzony i przekonany, że nic złego nie zrobił, ale sędzia pan Bodenem podjął inną decyzję. I zdaje się, arbiter miał rację. Rzut wolny dla Hiszpanów. Wysokość pola karnego. Tu ten bardzo aktywny piłkarz miejscowych Chano. Skromny mur, tylko Brzęczek i brawo Woźniak. Kosetki. Nasz kapitan i serci. Miejmy nadzieję, że Kosetki atakujący prawą stroną, tam gdzie hasa Sergi, wybije z głowy wycieczki zawodnika Barcelony do przodu. W naszej drużynie także zmiana, jest na boisku Ryszard Staniek. Piłkarz Osasuny Papeluna, który ostatnio raczej nie ma szans na grę w pierwszej drużynie z tego klubu. Występują Jacek Ziober, Jan Urban, libero z Jugosławii Predrag Spasic, ale w drużynie reprezentacyjnej Henryka postanowił dać mu szansę. Hiszpanie. Nadal spokojnie, nasi próbują teraz nie pozwolić im na rozwinięcie skrzydeł. I Hiszpanie, Trzano, pole karne i Łapiński. Bardzo dobrze, spokojne wejście naszego stopera. Rzut rożny. Łapiński to jeden z tych dwóch obrońców, drugim był, zdaje się, Jacek Bąk, którzy w pierwszej połowie wybili piłkę z linii bramkowej po mocnych, celnych strzałach gospodarzy. Dochodzi 49 minuta spotkania, Trzano z rzutu rożnego na nasze pole karne. I tutaj prosto w naszych obrońców. Jeszcze Hiszpanie, Grębowski nie zabrał tej piłki. Łapiński. Rzut rożny. Bardzo rozpychał się tam Juanele na naszym polu karnym. Nasi nie potrafili go powstrzymać, ale na szczęście tylko rzut rożny. Jegor. Felipe. Znowu ruch. Piąta minuta drugiej połowy spotkania, a Hiszpanie nie przestają gościć na naszym polu karnym. Dziewiąty rzut rożny dla gospodarzy. Biało-czerwoni tylko trzy kornery. I bardzo dobra interwencja Jałochy. Kowalczyk i Otero. Jednak Otero faulował naszego zawodnika. Spokojnie, Jegor. Jak zablokowany Staniek, który zmienił Jacka Bąka, widocznie Bąk odniósł uraz w tych starciach z Salinasem. Na jego miejsce przeszedł Grzegorz Lewandowski. Teraz ramię w ramię biegnący z Juanele. No. Czterech piłkarzy Hiszpanii, nowe siły w ekipie gospodarzy i coraz goręcej, coraz niebezpieczniej pod naszą bramką. Juanele. Znakomite zagranie, Grębowski, jest Brzęczek, tylko aut. 51 minuta spotkania, Hiszpania-Polska 1-1. Nadal bronimy się.
Nie jest to może rozpaczliwa obrona, ale trzeba przyznać, że trudno to nazwać zorganizowaną, przemyślaną defensywą. No ale cieszmy się z wyniku 1-1. Ostatni raz nasza reprezentacja narodowa zremisowała przed 7 miesiącami z Anglią w Chorzowie. To był mecz o eliminacyjne punkty World Cup 94. Tam było też 1-1. Tu też, ale miejmy nadzieję, że nie skończy, że skończy się tak, przynajmniej takim rezultatem mecz w 90 minucie. Biało-czerwoni. Brzęczek. Brzęczek, obok niego Jałocha. No, Brzęczek stracił piłkę na rzecz Kamarasa. Kamarasa do środka. Tu już jest Guardiola. Złoty medalista olimpijski z Barcelony. Dobrze, dobrze, Woźniak. Ach, nasi nabrali się na błyskotliwe, szybkie, prostopadłe podanie Guardioli do Pegulisztajna. I futbolista Barcelony mógł spokojnie pokonać Woźniaka. Ale nasz debiutant dał radę. Hiszpan. Guardiola do Juanele. Juanele, Felipe, świetnie, Lewandowski. Staniek, nadal Hiszpanie. Lewa strona, pole karne, Donald bliżej, tu jest niepilnowany. Pegulisztajn. Czano. Nie, gramy dalej. Tak jest. Nic nie było. Trybuny protestują, bo wiadomo, skrzywdzony został zawodnik Hiszpanii, tam był Kowalczyk jednak. Nie mógł dojść do tej piłki. Abelardo. A u niego już Kowiak. Ach, niewiele brakowało. I tym razem faulował Jegor Juanele. Nie, to był Lewandowski, przepraszam. Więcej zdecydowania w obronie. Szybciej wybijać tę piłkę, ale nie na oślep, nie byle gdzie. Nasi obrońcy powinni poszukać pomocników w środku pola, no ale to tak dobrze mówi, tak? Podejrzewam, wygląda teoretyczne. Przygotowanie do meczu, czasem z Hiszpanami, nie możemy tego jakoś zrealizować. Kolejny atak miejscowy. Juanele. Juanele i Łapiński. Dobrze. Jak najdalej w naszej bramki, ale piłka wraca. Guardiola. Guardiola, znowu prostopadłe podaje, tam jest Woźniak! Jegor. Hiszpanie znowu złapali swój rytm, robią to, co chcą w środku pola. To chwila stwarzają groźne sytuacje. Ostudzić ich zapędy, powstrzymać, spokojnie. Kapitan Kosecki. Kosecki. Grębocki. Dobrze. Nie znaczy to, że cieszę się z autu, że jest to tylko jedyny zysk w tej fazie gry naszego zespołu, ale nie oszukujmy się, to Hiszpanie jak na razie grają lepiej. Alcorta. Abelardo. Doskonała akcja naszych zawodników, to jest Brzęczek, Brzęczek do Juskowiaka, Juskowiak, obok niego Kowalczyk. Odwróć się, nie zdążył napastnik Legii przejąć tego podania swojego kolegi z barcelońskiego ataku, a i atakują Hiszpanię. Czano. Guardiola, jak zwykle elegancki, jak zwykle pewny. Abelardo. Juanele. Spalony. Pozazdrościć Javierowi Clemente, jego drużynie narodowej, mogą w spokoju przygotować się do finału piłkarskich mistrzostw świata, a gry towarzyskie traktują właśnie tak, jak traktują. Jak najwięcej piłkarzy wypróbować
zobaczyć, kto będzie dublerem, kto będzie podstawowym zawodnikiem. Nikt nie ukrywał też Clemente, że nie zależy mu na spotkaniach, nie wiem, z Brazylią, Holandią czy też Anglią. Dobiera przeciwników tak, żeby jego drużyna mogła wygrywać i, co najważniejsze, zgrywać się przed finałem Mistrzostw Świata. Polacy, Przęczek, zakomite podań, przejęci tylko Juszkowiak, Kowalczyk. I skończyło się na strachu. Niestety skład na akcję obu naszych napastników jakoś nie chcą i nie mogą zakończyć się powodzeniem. Środkowi obrońcy hiszpańscy zabierają te piłki. Akcja Kowalczyka w 37 minucie, kiedy to sam pobiegł, ograł obrońców, przyniosła powodzenie. Może więc trzeba by powtórzyć taki wariant gry na murawie Juszkowiak. Nie tylko Apostel, ale kibice w kraju, wszyscy czekamy, aż Andrzej Juszkowiak, król strzelców olimpiady w Barcelonie, wreszcie pokaże formę, do jakiej nas przyzwyczaił przez lipcowe, sierpniowe dni 1992 roku. Jednak nie może zdobyć stałego miejsca w drużynie narodowej, przepraszam, w klubowej drużynie Sportingu Lizbona. No i nadal czekamy na powrót Juszkowiaka. Nic groźnego, nasz napastnik już na nogach, wszystko ok. A my rozpoczynamy akcję spod bramki Andrzeja Woźniaka. Czano. Bardzo dobrze i świetnie jego. Woźniak nie mógł łapać tej piłki, więc aut dla Hiszpanów. 58 minuta spotkania. Hiszpania, Polska 1-1. Róg. Jegor i Felipe. Espania, Espania na trybunach. Ten wynik 1-1 zupełnie nie podoba się kibicom. O to trudno mieć do nich pretensje. Na pole karne tam. Jegor. Ach, powinien to zdecydowanie wyjaśnić, ale może teraz. Właśnie. Dobrze Jegor. Jegor do Kowalczyka. Nie zdążył przejąć tej piłki. Otero. Otero. Dobrze do Trzano i nie zdąży piłkarz klubu Tenerife. Ale nawet bezproduktywne wejście Trzano, nawet jego daremny bieg podoba się tu na trybunach. 20 tysięcy widzów zgromadzonych na stadio Eliodoro Rodriguez pije brawo. Eliodoro Rodriguez to był pierwszy klub, pierwszy prezes klubu Deportivo Tenerife. To był właściwie założyciel w 1910 roku. Tu na Wyspach Kanaryjskich powstał ten zespół. Pierwszy kwadrans drugiej połowy za nami. 1-1 Hiszpania, Polska. Alcorta, Abelardo, przepraszam. Tym razem Alcorta szuka szczęścia. Dobrze nasi. Krępowski. Kowalczyk. Tym razem nie potrafi zawiązać jakiejś składnej akcji z Andrzejem Juszkowiakiem. Nie wychodzą im te szybkie zryby. Hiszpanie. Na lewo. Sergi. Guardiola. Kamarasa. Dobrze Łapiński. Kowalczyk. Kowiak, Staniek, Jegor. Ach, Juszkowiak ciągle czatuje na błąd paperów Hiszpanii, no ale nie może się jak dotychczas doczekać tego. Musi jednak próbować. Kamarasa. Otero. Doskonałe wejście Lewandowskiego. Guardiola.
Alcord. Dobrze Brzęczek. No, jednak faul. Grębowski fauluje Bekuristajna i nasz zawodnik. I Łukasz Górnika zawsze, Jacek Grębowski ogląda pierwszą żółtą kartkę w tym meczu. 29-letni obrońca Górnika, no zasłużył na tę karę, proszę zwrócić uwagę. Bezpardonowo ostro wszedł bez piłki. Zawodnika gość podaży spokojnie Woźniak. Trudno zazdrościć naszemu bramkarzowi takich okoliczności debiutu właśnie. Był przygotowany, że usiądzie sobie spokojnie na ławce rezerwowych z numerem 12, że obejrzy spotkanie na pewno. Człowiekiem ambitnym chciałby wystąpić w reprezentacji, ale nie spodziewał się właśnie, że wypije jego godzina właśnie tu w Tenerife. Hiszpanie. Mapiński, Bekuristajn. Mapiński musi być szybszy, jest. No ale aut dla Hiszpanów. Tak jak w pierwszej połowie. Przewaga gospodarzy i zmiana w naszej ekipie. Andrzej Juskowiak siądzie na ławce rezerwowych. W jego miejsce wchodzi Henryk Fałuszyński. 63. minuta spotkania. Jednak to starcie Juskowiaka z Alcortą okazało się groźniejsze niż myśleliśmy. I następny debiutant w naszej ekipie, Henryk Fałuszyński. Finalista młodzieżowych mistrzostw Europy, piłkarz Górnika Zabrze, grający w ekipie Nadziei naszych prowadzonej przez trenera Wiktora Stasiuka, Henryk Fałuszyński. Pole karne i Lewandowski, to Jałocha, przepraszam. Na chwilę wyjaśnię przynajmniej sytuację. Czano. Kolejny ruch dla Hiszpanów. Dochodzi 65. minuta spotkania w Tenerife. Hiszpanie Jążu Drożny. Czano. W polu karnym już jest napastnik Hiszpanii, ale na szczęście dla nas niepotrzebnie strzelał. Nie chciał poszukać lepiej ustawionych kolegów pod bramką Woźniaka i zrobił to, co zrobił. Fałuszyński tymczasem drepcze w środkowym kole boiska. Będzie teraz z Juskowiakiem i z Koseckim zagrażał w ramce Antoniego Subizarety. Łapiński. Od lat uchodzi na wielki talent, od lat trapiony przez kontuzje, choroby, ale trzeba przyznać, że w dzisiejszym spotkaniu spisuje się bardzo przyzwoicie. Może to będzie przełomowe spotkanie dla tego bardzo utalentowanego piłkarza, srebrnego medalisty z Barcelony. I okazja dla naszych zawodników, Henryk Fałuszyński, Fałuszyński pole karne, no Kowalczyka, Kowalczyk w polu karnym. Jeszcze Polacy na prawo, tu jest, nie! Jak Kosecki mógł nie trafić teraz do bramki Subizarety. Brawo Fałuszyński. Dobrze zachował się Kowalczyk. Na chwilę stracił piłkę. Obrońcy Hiszpanii jakby wyjaśnili sytuację. Doskonałe podanie do Koseckiego i ten nie wykorzystał dobrej sytuacji. 66. minuta spotkania w Tenerife. Hiszpania-Polska 1-1. I tak jak w pierwszej połowie, tak też Polacy po jakichś 20-25 minutach jakby na moment uspokoili grę. Pokazali, że potrafią bardzo groźnie zaatakować, że takimi szybkimi, indywidualnymi akcjami umieją wyprowadzić w pole blisko siebie grających obrońców Hiszpanii, Alcorte, Abelardo. No jednak trzeba nadal pilnować wyniku i szukać szczęścia w takich szybkich, błyskawicznych akcjach. To był Jałocha, znowu błąd hiszpańskiej defensywy. Polacy już. Tym razem Kosecki. Powinien poczekać, spokojnie oddać piłkę koledze. Nie. Nie udało się tym razem i Hiszpanie.
niedobrze. Trzeba wracać pod swoją bramkę, bo Hiszpanie umieją zorganizować dobry skład na ataki. Tym razem Pałuszyński spaulował Sergiego. Chwila oddechu dla naszej obrony, dla naszej pomocy. Można już przyjmować gospodarzy na naszej połowie. Hiszpanie. Juanele pod polem karnym. Bardzo ładnie ustawiony Łapiński. Tu jest Otero, ale nie piłkę Machano. Chano i Juanele. Świetny powrót którego z naszych obrońców. I wybicie na aut. Hiszpanie atakują bardzo dobrze, ale mimo wszystko, jak na gust kibiców zgromadzonych w Tenerife, na stadionie w Tenerife jeszcze za wolno, jeszcze zbyt mało dynamicznie, za mało strzelają, jakby usiłowali wjechać z piłką w pole karne biało-czerwonych. Ale oto kolejna i groźna akcja! Świetnie! Znakomita interwencja naszego środkowego obrońcy Tomasza Łapińskiego. Ale Gurisztajn z Barcelony miał już niewiele metrów do bramki Woźniaka. Oto piłkarz Barcy by Gurisztajn. Guardiola. Tu jest Felipe. Felipe wysokość pola karnego, będzie go Jegor zabrać tę piłkę. Nie! Rzut rożny dla gospodarzy. Kolejna okazja do strzału na bramkę Polaków. Chano znowu w polu karnym, tym razem centruje. Jeszcze Hiszpanie, wybić to. Grębowski, Kosecki, Begulisztajn, Guardiola. Nawet on traci piłkę, może teraz. Ach, spokojnie, Staniek. Nie powinien dryblować, powinien dostrzec lepiej ustawionego zawodnika. Nie zobaczył Kowalczyka. I Hiszpanie. Dużo swobody lewą stroną. Marcin Jałocha powinien częściej wspomagać Piotra Jegora. Błąd Łapińskiego, ale na nasze szczęście Juanele na spalony. Dochodzi 70. minuta spotkania w Tenerife. Hiszpania, Polska 1-1. Ambitna, dynamiczna gra Polaków. Szczerze mówiąc, nikt nie spodziewał się tu olśniewającego występu naszej drużyny narodowej. Ba, bano się kompromitacji. Uważano, że Hiszpanie będą mieli łatwą robotę, ale nasi robią co mogą, żeby ograć gospodarzy. To był Kowalczyk, teraz Brzęczek. Jałoch, bardzo dobrze, Jerzy Brzęczek. Pałuszyński, jest Jałocha pole karne. Co zrobi Jałocha? Nie, jeszcze Kosec. Nie, to Kowalczyk, tu Widzaretta. Znowu kolejna graźna akcja Polaków, ale trzeba wracać, panowie. Dwóch Hiszpanów, trzech naszych obrońców. Miejmy nadzieję, że nic złego się nie stanie. Tak, bardzo dobrze Łapiński. Bardzo dobrze Łapiński, brawo sędzia. Naprawdę ładne wejście obrońcy Widzewa. Otero. Tak jest, aut dla drużyny Hiszpanii. Guardiola. Abelardo. Felipe. I znowu wybicie piłki. Alcorta. Być może Hiszpanie ćwiczą jakieś taktyczne zagrywki, grywają swój zespół, ale mimo wszystko robią to wolno i statycznie, a teraz Tomasz Łapiński, tak chwalony przeze mnie za kilka wcześniejszych interwencji, otrzymał żółtą kartkę. Mimo asekuracji Lewandowskiego,
zdecydował się na takie właśnie powstrzymanie nacierającego napastnika Hiszpanów. Kolejna zmiana w naszej ekipie. Wejdzie na pole, na boisko Waldemar Jaskulski. 72 minuta spotkania. Jaskulski zmieni Marcina Jałochę. Wysoki stoper Pogoni Szczecin. Drugie spotkanie w reprezentacji narodowej biało-czerwonych. Zmęczony, zmordowany Jałocha, który tu na lewej stronie boiska musiał zmagać się szybko, odważnie atakującymi Potero i Czano. Rzut wolny dla Hiszpanów. Jakieś 20 metrów od bramki Woźniaka. 6 piłkarzy naszych w murze. I dobra okazja dla Hiszpanów. Woźniak! Bliscy szczęścia byli gospodarze. Wiele szczęścia mieli Polacy. Nadal Hiszpanie. Krębowski. Krębowski tym razem. Faul naszego zawodnika. Jeszcze raz tam sama sytuacja. Woźniak wspaniale. Znakomicie. Gdyby tak wszyscy nasi piłkarze debiutowali w drużynie narodowej, byłoby świetnie. Hiszpanie. Begulisztajn. Rzut wolny z lewej strony boiska. Za długo stanowczo mają inicjatywę Hiszpanie. Jeszcze Polacy pod polem karnym. Hiszpanie. To jest Felipe. Wybić to. Tak. Alcorta. No. Przez chwilę Polacy w posiadaniu piłki. Nie. Hiszpanie nie dają za wygrane. To ten niezmordowany Sergi. Sergi, lewa strona boiska. Obok niego Łapiński. Sergi. Guardiola. Brawo, Woźniak! Tak. Dobrze dziś gra nasz bramkarz. A Jose Guardiola, gwiazda Barcelony, potrafi strzelać daleka. Jeszcze 16 minut do zakończenia spotkania. Nadal w Tenerife Hiszpania remisuje z Polską 1-1. I nadal Hiszpanie przeważają. Alcorta. Guardiola. Tak swobodnie ta piłka wędruje po boisku. Za swobodnie nasi powinni częściej starać się zabrać ją, ale do tego trzeba mieć mnóstwo sił. Trzeba tu sporo biegać, a z tym bywa różnie. Sergi. Tym razem przedobrzył. W 75 minucie spotkania. Bardzo ofensywny, bardzo dynamiczny obrońca Barcelony. Nie pokonał Woźniaka. Niemal całą drugą połowę powtarzam, że gospodarze przeważają, mają inicjatywę, spokojnie organizują te swoje ataki i na nasze szczęście dobrze broni Woźniak, a gospodarze strzelają nie najlepiej. Ale oto teraz Czano. Czano na pole karne. Ach, Woźniak! Świetnie. Bardzo dobrze. Aitor Begurisztajn, kolejny piłkarz wielkiej Barcelony, który walczy o miejsce w pierwszej jedenastce. Javiera Clemente, niebezpieczny strzał. Piłka odbiła się jeszcze od ziemi, to Państwo widzieli. A Woźniak spokojnie to złapał. Brzęczek. Begurisztajn. Guardiola. Juanele.
Guardiola. Otero. Valcorta. Juanele. I Kosecki, który próbuje tam powstrzymać tego niesamowitego Sergi na prawej stronie boiska, który próbuje atakować, który podrywa naszą drużynę, jak na kapitana przystało do ataku. I kolejna zmiana w ekipie biało-czerwonych. Dziękujemy za grę Grzegorzowi Lewandowskiemu, piłkarzowi Logroniec. I jego miejsce zajmie Ryszard Czerwiec. 77. minuta spotkania. Kolejny Widzewiak w ekipie biało-czerwonych, oby tak dobrze spisywał się przez te 13 minut, jak jego kolega z drużyny Tomasz Łapiński. Hiszpanie. Guardiola. Chano. Ach, za dużo miejsca mają Hiszpanie i nie ma! Nie ma. A według kibiców Tenerife i milionów Hiszpanów oglądających ten mecz powinno być. Niestety składna akcja Hiszpanów, minęli się z piłku nasi obrońcy, nie dosięgnął jej Andrzej Woźniak i Abelardo, ten, który pognębił nas w barcelońskim finale, był o krok, dosłownie o metr od tego, by wpakować tę piłkę do siatki. Łapiński, daleko do przodu. Bałuszyński, jeszcze na pasy górnika. Bałuszyński jak najdalej, Alcorta. Jaskulski. Polacy. Bałuszyński. Ach, nie udało się naszemu. Faul. Jerzy Brzęczek. I atakują Hiszpanię. Guardiola. Na prawo do Trzano. Nie wyjedzie chyba za linię boczną boiska. No zdecydowanie panowie w polu karnym, bo nie można dopuszczać do takiej sytuacji, kiedy nie wiemy, o co chodzi pod naszą bramką. To był Felipe. Polacy. Jak dotychczas po 80 minutach spotkania remisuje w Tenerife jego ekipa 1-1. Guardiola. Ach, nie pozwolić im rozwinąć, właśnie tak, tak, blokować te strzały, wybijać. Ale w środku pola należy się odrobina przyzwoitej, spokojnej piłki. Naprawdę bez tego trudno szukać powodzenia. Nie tylko w dzisiejszym spotkaniu. Może teraz. Nasi starają się wypchnąć Hiszpanów, ale niewiele to pomaga, bo nadal przy piłce gospodarze. To było Otero. Nadal Abelardo. Na lewą stronę pole karne. Abelardo. Nie, świetnie. Wracający Brzęczek ubiegł obrońcę Hiszpanów. Polu karnym znowu stanowczo za długo. Te zabawy trwają. Biją brawę kibice za składną akcję, bije brawo Woźniak, właściwie jakby chciał podziękować Jose Guardioli, który stojąc w polu karnym i mając chwilkę czasu, no strzelił źle, na nasze szczęście. 9 minut do końca spotkania. Hiszpania, Polska w Tenerife i 1-1, towarzyski mecz, ale tak bardzo chcielibyśmy, żeby nie była to kolejna porażka naszej reprezentacji, żeby nasi reprezentanci uwierzyli w to, że potrafią nawiązać walkę z dobrymi drużynami w Europie, żeby zapomnieli o koszmarze ostatnich kilku miesięcy. Atakują nasi. Ryszard Czerwiec. Czerwiec i obrońcy hiszpańscy. Spokojnie. Felipe. Guardiola. Obok niego Brzęczek. Brzęczek miał właśnie za zadanie pilnować przed meczem Guardiolę. Oczywiście pod warunkiem, że Guardiola zagrałby od pierwszej minuty. Hiszpan wszedł później, po przerwie, no i dopiero teraz opiekuje się nasz pomocnik. Kolejna żółta kartka, tym razem Jaskulski. Szczecinianin. Wysoki, silny, dobrze grający głową. Stara się już jakieś 40 metrów przed swoją bramką powstrzymać Hiszpanów, ale niestety
tym razem przesadził. Hiszpanie, spokojnie. Dobrze. Kostecki. Na lewo. Tu jest Czerwiec. Czerwiec, obok niego drepcze na skrzydle Kowalczyk. Czerwiec na pole karne, po co? I znowu Hiszpanie. Juanele. Szybki, dynamiczny zawodnik. No i Łapiński. Faulował atakującego gospodarzy. Miejmy nadzieję, że limit pecha przypadków nieszczęśliwych kontuzji dawno się wyczerpał w naszej drużynie narodowej, bo Łapiński upadł dość nieszczęśliwie. Trzymał się przez moment za rękę. Jednak nie, wszystko kończyło się dobrze i nadal wrócił na środek pola karnego, gdzie będzie kierował ze swymi kolegami. Czano. Czano i przepychał się tam zawodnik z Hiszpanii. To był Abelardo, który kocha takie wycieczki pod bramkę rywali. Dobrze gra głową. A Łapiński, jak widać, odczuwa skutki starcia. Juanele. 84. minuta spotkania w Tenerife. Hiszpania-Polska 1-1. I Jaskulski. No niestety. Tylko bronimy się. Tylko przyglądamy się, jak Hiszpanie, może nieco schematycznie, ale w sumie atakują aż miło. Za dużo miejsca przed polem karnym. Sporo w polu karnym. Nie można tak grać. Jeśli da im się chwilę czasu, chwilę luzu, to zawodnicy Javiera Clemente są naprawdę groźni. Tym razem próbował szczęścia Juanele. Przypominam, że przed kilkoma tygodniami także w towarzyskim spotkaniu Hiszpania zremisowała z Portugalią 2-2. Nikt sobie nie robi z tego oczywiście tragedii w Hiszpanii, że w meczach kontrolnych się przegrywa. Forma musi przyjść w czerwcu, w lipcu na stadionach Ameryki Północnej, na stadionach Stanów Zjednoczonych. Hiszpania. Guardiola. Grisztajn, Alcorta, Otero, jakby się zmęczył, jakby już wreszcie miał dość tych wycieczek prawym skrzydłem. Czano oddał mu piłkę, ale nie, nadal w środku pola Hiszpanie. Nikt nie powstrzymuje zawodników. Clemente, teraz był Felipe i wreszcie w ostatniej chwili Jegor na aut. Końca meczu 5 minut. Felipe i Jegor. Czano. Czano na pole karne. Dobrze, Jegor, Begurisztajn. Ach, bardzo ładnie blokował tym razem piłkę Brzęczek. No niestety, skończyło się to rogiem dla Hiszpanów. 13. korner dla naszych rywali. 3 razy bili rzuty rożne Polacy na pole karne. Nowośniak! I jeszcze raz pokazał, co to znaczy dobrze wyszkolony, spokojny, zdecydowany bramkarz, a ten Abelardo jakby przestał już się obawiać Kowalczyka, jakby nic nie robił, to jest Bałuszyńskiego, od czasu do czasu wbiega na pole karne biało-czerwonych i proszę. Przez moment pod bramką Hiszpanów, tylko moment, już środek boiska. Mniej niż 5 minut do końca spotkania i ludzie Clemente. Otero. Otero. To już jest Juanele. Juanele. No. Dwóch naszych zawodników. Bardzo dobrze. Zarobiliśmy kilkadziesiąt sekund. I rzut z aut. Jego. Felipe. Nie dają mu rady nasi zawodnicy. Czano. No, wreszcie zrobił jakiś błot. Czerwiec. Bez dryblingów, bez walawy pod swoim polem karnym. No właśnie. Spokojnie. Brzęczek.
Staniek. Nie. Lekkomyślne zagranie naszego zawodnika. To był Trzano. Guardiola. To Grisztajn. Na pole karne, tam sunie szerzy. Nie, to musi Bośniak złapać. Ach, Jaskulski powinien dać na swoją bramkarzowi. Ale na szczęście skończyło się wszystko dobrze. Polacy. Grębocki. Grębocki i Sergi. O właśnie, spokojnie. Ach. Nie można zadowolić się tylko odebraniem piłki i jej przejęciem. Trzeba jeszcze dobrze podawać. Hiszpanie. Abelardo. A kto? Nie, teraz jest dwóch zawodników, jest Woźniak. To Hiszpanie, Woźniak, brawo, brawo, brawo. Doskonale broni nas bramkarz. Jest szybki, zdecydowany, ma dużo szczęścia. A tym razem wycieczkę pod naszą bramkę zrobił Alcorta. Rafael Alcorta. 25-letni piłkarz Realu Madryt, który wie dobrze, co to znaczy błyskawiczne, szybkie, dynamiczne wyjście obrońcy i stworzenie liczebnej przewagi. Aposteli Broniszewski, obok nich dr Libich. Oni chcieli już, żeby się ten mecz skończył. Chcieliby, żeby w 88 minucie pan Bodenem długim gwizdem przerwał spotkanie, w którym, przypominam, remisujemy z Narodową Jedenastką Hiszpanii 1-1. A to jedna ze scen z życia naszej reprezentacji. Osamotniony Woźniak, naprzeciwko niego napastnik Hiszpanii, no i groźna sytuacja. Jak na razie bramkarz ŁKS-u broni świetnie. Tak jak wyglądają ostatnie minuty, tak w zasadzie przez większość spotkania układał się cały mecz. A takich Hiszpanów, którzy są drużyną lepiej zorganizowaną, są w trakcie sezonu, więc piłka nożna w ich wykonaniu jest swobodniejsza, są lepsi technicznie, nasi rzeczywiście przeciwstawiają walkę, ambicje, mamy dobrego broniącego ze szczęściem bramkarza, no ale jak powiedziałem, ostatni raz nasza drużyna narodowa zremisowała pod wodzą Andrzeja Strejlała 7 miesięcy temu w spotkaniu z Anglią. Był to także niezły mecz Polaków na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Później już było gorzej w eliminacjach i przyznam się, że ze strachem i nie tylko Henryk Apostel, ale kibice piłki nożnej, wszyscy miłośnicy futbolu w kraju oczekiwali starcia z finalistą Mistrzostw Świata. Oczywiście mecz jeszcze trwa, to może być jeszcze odpukać niedobrze, ale jak na razie te 1-1 może pozwoli naszym piłkarzom uwierzyć w swoje możliwości, w swoje siły. Może w końcu zrozumieją, że przeklęty pech, brak szczęścia, czy też no momentami jednak ich zbyt lekkie podchodzenie do reprezentowania barw już się skończy. Jednak gramy dalej. Hiszpania. Kogoś pola karnego i jego znakomicie powstrzymał napastnika Hiszpanów. Wybić to, tak, ale Otero. Otero, 90 minuta spotkania do Alcorty. Obok był Abelardo. Abelardo Begurisztajn. Kamarazka. Felipe. Na prawo do Czano. 5 sekund, przynajmniej według zegara telewizyjnego i Jegor piłkę na rzut rożny. Czano. Krótko. Chłonele, pole karne, Chłonele, coraz wyżej, zatrzymać go. Ach, nie jest Bosiak, jest. Po co na ruch, mógł to łapać. Brzęczek. I znowu Hiszpanie. Tak wyglądał cały mecz. Tak, proszę Państwa, trudno grać się z finalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Jeszcze nie stać naszych reprezentantów, żeby podjąć wyrównaną walkę, żeby spróbować zagrażać szybkimi kontrami, szybkimi wypadami drużynie finalistów Mistrzostw Świata. Może teraz do Kowalczyka. Kowalczyk, Kubizareta. Ryzykowne wyjście bramkarza Barcelony, ale udało się. Trzano. Trzano pod nasze pole karne. To byłby Grisztajn. Sergi. Guardiola. Wytrzymać jeszcze kilkadziesiąt sekund. Guardiola. Ach, tam jest Woźniak, tą Hiszpanię, brawo! Nie, jeszcze pod naszym polem karnym. Bardzo dobrze Łapiński. To się nazywa obrona Częstochowy chyba. Tak. No ale brawo Woźniak. Brawo Woźniak, sędzia pan Bodenem. Już zaczął patrzeć na swój zegarek.
jakby chciał zasugerować biało-czerwonym, że no panowie, wywalczyliście remis na Stadio Leodoro w Santa Cruz de Tenerife. Bardzo dobrze jest Skulski. Skulski na prawo do Kowalczyka. Kowalczyk. Nie ma autu. Kowalczyk, tam obok Jaskulski, jest Alcorta. Kowalczyk, samotna szarża legionisty. Kowalczyk, spychany przez Alcortę, rzut rożny. Bardzo dobrze, bardzo mądrze zagrał piłkarz Legii, wywalczając w ostatnich sekundach korner dla biało-czerwonych. A więc w ostatnich sekundach jeszcze zaatakowaliśmy. Jeszcze być może stworzymy groźną sytuację pod bramką Subizarety. Żółta kartka dla naszego zawodnika. Kowalczyk, to już czwarta w naszej drużynie. Być może w tej przepychance przy linii bocznej boiska nasz faulował zawodnika gospodarzy. I Hiszpanie, ale nic z tego nie będzie, proszę Państwa. Kolejny atak Hiszpanów. Straszyli nas przez 90 minut. Strzelili gola w pierwszej połowie. Była to 19 minuta. Sergi na 1-0. 18 minut później Kowalczyk Kosecki po wspaniałej akcji Kowalczyka wyrównał na 1-1. Ciężki mecz w Tenerife, ale nieprzegrany, zremisowany. Naprawdę, jeśli ten wynik pokrzepi trochę naszych piłkarzy, to może za kilka miesięcy, może w czasie eliminacji Mistrzostw Europy, nie będziemy się wstydzić gry biało-czerwonych. Dziękuję, to wszystko z Tenerife. Oddaję głos do studia w Warszawie.